Ostatnio robiliśmy sobie samochód taki trochę z dupy, jeśli chodzi o drifting, Honda czy Acura NSX-R. Samochód z silnikiem, który jest ustawiony centralnie w samochodzie, no z tyłu, tak? I no trochę lipa, no. Ciężko było tym driftować, krótko mówiąc. A tutaj już mamy, zobaczcie, na starcie mamy poważną konstrukcję. Mamy tu naprawdę ogromny ogromne to jest! Ale mamy tu popsutą kierownicę, no niestety. No ale jest sobie, wygląda fajnie, pomyślałem, no zaraz zrobimy go na stęsa, zrobimy mu twarde zawieszenie, zobaczymy co się uda z nim zrobić. Mamy tu standardowo napęd na tył i to jest Ford Falcon XR8, jak się teraz dowiadujemy. I wygląda sobie tak, no wygląda sobie na spoko auto. Mamy tu pewnie kilka rzeczy do zmiany, zobaczymy czy coś wizualnego. Taki sobie z rzeczy, taki standardzik chyba, no nie ma się co tutaj spuszczać. Ja bym w ogóle wywalił spoiler. A to ciekawe bardzo, zobaczcie sobie. Jakieś inne lampy, inne też szkła są na tych, na reflektorach? No ciężko powiedzieć co to jest. Ale jak sobie to zainstalujemy, to zmniejsza nam się prowadzenie. Wygląda ok. W ogóle bardzo mi się podobają te nowe Fordy. Ten Ford, jeszcze jest Ford Mondeo ten nowy. Są naprawdę bardzo fajne samochody, z przodu świetnie wyglądają. Nie wszystkim podoba się ten grill, ale on jest taki Astonowo-Martinowy. To jest naprawdę spoko i ja nie wiem czemu ludzie się tak czepiają na ten grill w Mondeo. To jest bardzo fajnie to wygląda, no. Okej, to mnie jeszcze rozwaliło, bo... Do tego samochodu możemy wpierdzielić V10. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby ta V10 nie była 8-litrowa. 8-litrowa V10. 8 litrów V10. Pod tą maską, jak już ledwo wchodzi V8. No nie wiem ile ta V8 standardowa, jaką ma pojemność. Ale V10 i 8-litrowa. Już w zasadzie wszystko mamy zboostowane w tym samochodzie. Mamy klasę S1, nie powinno być jakiegoś wielkiego powera. Znaczy, V8 podrasowana na maksa, no to power powinien być niemały, ale nie powinno być aż tak bardzo hardkorowo. Jak w niektórych samochodach czasami, jak się stuniły. To jest silnik seryjny. No i zrobiliśmy sobie samochód na totalny stan. Zobaczcie, obniżony, przód, tył, cyk, cyk. 12 i 13 cm, no nie, można już bardziej tego obniżyć? Nie no, 13,1 jest dziwne trochę, no ale nie można bardziej obniżyć. I tak to wygląda. Zapisujemy konfigurację i zobaczymy. No to... Ale wiecie co, tak z tyłu nie, ten samochód nie wygląda jakoś imponująco. No ja myślałem, że on jest troszeczkę taki szerszy. Lubię mieć szerokie samochody do driftu. Ale ogólnie auto jest ładne. Podoba mi się, jakby miało takie rzeczywistości. Miodzia, piękne, pięknie. Naprawdę bardzo fajny. Podoba mi się. Przypomina mi troszeczkę... Panteona? Tego Volkswagena? On się tak Panteon nazywa? Jakoś tak, no nie? Wiecie, o którego chodzi? Ten? Jakoś tak, no. Kapcia będzie nam palił równiutko. Kurde, zrobiliśmy z niego koksa. Podrasowany jest konkretnie. O to kurde. Chyba trochę przesadziłem z tą mocą. Ja pierdzielę. Ej, serio, co się dzieje? Ale w końcu mamy jakieś solidne auto do driftu. Co się dzieje? Ej, zrobiliśmy taki stens, ja zapomniałem powiedzieć, a w moim aucie prywatnym z rzeczywistości też mam teraz stens. Wiecie, jak to osiągnąłem? Pewnie myślicie sobie, o, Lucek swoje Volvo V50 na gwint wrąbał i zajebiście. Nic z tych rzeczy. Wjechałem w jakąś dziurę. I mi amortyzator wywaliło, olej mi się wylał. I dupa, i mam teraz stens. I tak jeżdżę. Zajebiście jest. Nie no, auto szykuje się do mechanika już. Wymiana, chyba jeden amortyzator 250 zł kosztuje. Tam dwa od razu się wymieni z przodu. I będzie zajebiście, no. Będę miał nowe amortyzatorki. I teraz jak jadę, na przykład autostradą sobie tak jeżdżę. I tak myślę, co mi kurde tak dziwnie buja tym samochodem. Tak jadę, wybijesz się na jakiś tam... Czasami są nierówności na autostradzie, czy coś. I tak jadę i tak... I tak buja. Tutaj sobie pojedziemy na ten standardowy drifting. Ja nie wiem, czy tutaj osiągnę fajny wynik, prawda? Mówiąc, z tym samochodem driftuje się naprawdę okej. Myślę, że on jest raczej dedykowany do jakichś arabskich driftów.
bo jest mega, mega mocny, mega, mega szybki. Nawet na czwórce, kurde. Nie wiem, ile mam tu sobie biegów, ale... Jezu. Ten samochód jest genialny. Przesterowałem. Ładnie, ja myślę, że moglibyśmy tutaj Przepraszam, moglibyśmy tu zrobić... Chciałem powiedzieć wulgarnie, ale moglibyśmy tutaj zrobić ze 100 tysięcy punktów lekko. I to można fajne flow zarobić. Nie no, ale mówię wam, jak widzę taki ostry samochód, taki mocny, to aż chce mi się używać wulgarnego języka. Nie robię tego na YouTubie, bo mnie wymyślicie, o, tak ostatnio spotkałem jedną z taką osobę na żywo i coś tam przeklnąłem, bo coś mi się tam popsuło w samochodzie, nie? I ta osoba powiedziała, ty, ja cię pierwszy raz widzę i słyszę, jak ty przeklinasz. Ja pierdziele, nie wiedziałem, że taki jesteś. Kurde, ale co w tym złego? Ja przeklinam, ale nie robię tego na YouTubie, dlatego że mam świadomość, że oglądają to też młode bardzo osoby. Nie robię tego, bo mam wrażenie, że mam na nie zły wpływ wtedy, to sumienie i tak dalej. O to chodzi. Ja oczywiście mu tego nie tłumaczyłem, no ale no nie ma co tłumaczyć. Po prostu na YouTubie tak nie przeklinam, no. Ale to nie znaczy, że nie robię tego w normalnym życiu. Oczywiście też nie rzucam kurwami na lewo i prawo co chwilę, ale... No kurde. Bądźmy ludźmi trochę. Wiem, co myślicie. Za słaby kąt miałem na początku, ale kurde, te pierwsze zakręty szły świetnie i ten flow był dobry. Prawie, no, przesterowałem już tam na tym ostrym zakręcie. I tam było ciężko, ale szło super, ten samochód jest genialny. Teraz trochę gorzej. Wtedy szedłem ładnie po zewnętrznej. To tym razem spróbujmy trochę większe kąty. Ah. Hu. Co ten samochód, to jest szaleniec, tylko tyle wam powiem. Ale skusiłem się troszeczkę na to. Aha, wiem, co jeszcze możemy zrobić. Tu możemy dać jeszcze, spróbować ustawienie. A, one są negatywne, no. Spróbujmy zrobić taki kurde konkretny negatyw. Pyk. I z tyłu też. Zobaczymy, czy będzie. Kurde, chociaż nie wiem. Wiecie co, spróbujmy właśnie. Z tyłu, ale nie, to będzie nam latała tupa strasznie. Dobra, zobaczmy takie ustawienie, co nam się stanie. Teraz powinien śmiesznie wyglądać. Te koła są teraz mocno w negatywie, ale wiecie co brakuje mi w najnowszym NFS-ie i w Fordzie? Żeby można było do kół dodawać jeszcze dystansę. Bo ja wam powiem tak, kiedyś jak był Need for Speed Underground 2, to popularne były takie, wiecie, zderzaki, niezderzaki, jakieś takie pierdoły dodawać do samochodu. Jakieś spoilery, takie bujne, coś koło tego. Ale mi się teraz podoba taki czysty styl samochodu, fajne felgi i obniżenie. To jest coś, co teraz na zlotach jest mega popularne i jakiś taki naprawdę niestandard. Tu niektórego jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Ostatnio widziałem na zlocie, jak ziomeczki sobie powkładały kościotrupy do środka samochodu. Nawet nie wiem, jak ten styl się nazywa, ale takie zajebiste. Możecie zobaczyć mnie na Instagramie masę fotek właśnie z takich imprez i z takich różnych tuningów. Świetnie to wygląda. Ale taki czysty styl jest świetny i mi się podoba takie obniżenie. I takie ładne feleczki, jakieś ten. Ostatnio też widziałem takiego Mercedesa starego, jakiegoś kurde. I gdybym nie znał się na motoryzacji, stylach tuningu, gdybym nie interesował się tym w ogóle, to bym pomyślał, że to jest jakiś stary złom, że co w ogóle jakiś ziomek, co on z tym samochodem robi, nie? Po co on nim jeździ? A wiecie co? A samochód był tak. Cały ołatany, każdy element karoserii w ogóle z innej parafii, no nie? No oczywiście pasujący do tego modelu, ale chodzi o to, że inny kolor, poszpachlowany, jakieś takie ten. Ale samochód na totalnej glebie i jedyne, co w nim było fajne, to felgi.
autentycznie, felgi i dystanse. Samochód mega poszerzony, jak jechałeś za nim z tyłu, te koła były równiusieńko, wiesz, z błotnikami, no i to wyglądało super. Ach, to jest zajebiste. Kupujesz jakiegoś starego złoma, wpierdzielasz mu dystansę, byle by jechał do przodu, pod maską jakiś nowutki silniczek, a wszystko na zewnątrz, wiesz, takie stare, jakbyś miał to wszystko w dupie, nie? To, co jest na zewnątrz, czy się to, jak ten samochód się prowadzi i w ogóle. To jest spoko akcja też. Także widzicie, to jest jak z modą, no nie? Z tymi samochodami, że cały czas to wszystko gdzieś tam ewoluuje. Cały czas to się zmienia i te nasze predyspozycje co do wyglądu też ulegają zmianie. Ale ciekawy jest ten tuning taki na rad style. No dobra, coś my tu porobili z tym samochodem. Troszeczkę żeśmy dali większy negatyw z przodu. Ten samochód jest dobry do latania, jest dobry. Musimy jakiegoś JDM-a zrobić na drifty też. Ciężko tu jest. Spróbujmy zainstalować te opony szersze z tyłu, żeby może tak łatwo nie wpadał w ten poślizg, nie było go tak łatwo przesterowywać, bo w tym momencie jest mega łatwo go przesterować. Nie wiem w sumie, czy to przez te opony, bo nigdy jakoś specjalnie... Aha, bo tutaj mamy... czekajcie. Dodajmy może opony z inną mieszanką. Dajmy może te sportowe. Wtedy nie będzie nim tak bujać. I może... To są już te najlepsze. Dajmy sportowe. No i szerokość. Z przodu mamy taką, a z tyłu mamy tą podstawową. Dajmy też szersze. Zobaczymy, co się stanie z tym samochodem. Jestem ciekawy w tym momencie, no. Myślę, że może być ciekawie. Oby tylko nie padał ten cholerny deszcz, bo naprawdę deszcz to jest najgorsze, co może być, jeśli chodzi o driftowanie mocnym samochodem, bo jeśli chodzi o driftowanie słabym samochodem, to jest całkiem spoko nawet. O! What? Dostałem Nissana jakiegoś. I coś tam jeszcze porobiłem. Forza to on jest teraz. LOL. 25 tysięcy klientów. Co? What? Co? Ja jakieś forzatony robię. Masakra. Porobiłem jakieś forzatony. To się jeszcze ogarnie później. No dobra. Wracamy do naszej gry. Wow. Przestań, bo nie słyszę samochodu. Przestań gadać. Trzeba ją jakoś wyłączyć, tą babę, no. Dobra, wracamy. Okej. Okay. I teraz tak, mamy lepsze opony. Przyczepniejsze, może tak. Bo nie zawsze przyczepniejsze są lepsze. I mamy oczywiście szersze też oponki. Na pierwszy rzut oka, czy raczej wyczucie, nie odczułem specjalnej różnicy. Samochód tak samo mieli kapcia jak i wcześniej. Ale może będziemy mieli troszeczkę więcej kontroli, na czym nam na pewno zależy podczas driftu. O, jest, zdecydowanie. Przynajmniej na prostej drodze, tak jak tutaj, znaczy na równej powierzchni może, tak? Jest okej, okay, ale co będzie właśnie na tych takich naszych driftowych miejscach? Jak tutaj mieliśmy, to była bardzo trudna strefa. Ja bym się tam teraz przeteleportował. I zobaczymy sobie tą strefkę, zobaczymy sobie, jak mi teraz pójdzie jadąc z góry nawet, czy tak samo będzie trudno przesterować ten samochód jak wcześniej. Może będzie łatwiej, może będzie trudniej, kto wie, zaraz zobaczymy. Jest Falcon, ale on fajnie wygląda, no dobrze. Teraz tak, jak sobie my tu dojedziemy? No, pojedziemy na przełaj chyba, co? Przy okazji sprawdzimy jego predyspozycje offroadowe. Kurde. Coś tam, oj, ciężko, dawaj od razu na szóstkę. O, i teraz tak, można jechać prosto, przez wodę, what ty, ale go podbiło. No i dobra tam. Jest znowu jakieś nagrody, kurde, za dobry jestem w tę grę. Jedziemy.
No jest zdecydowanie lepiej, panie czarodzieju. Driftujemy razem z gościem? Patrzcie, to był drift synchroniczny. No panie czarodzieju, jest lepiej. Lepsza mieszanka porobiła robotę. Autentycznie. W sensie opony, nie? Dobra, jedziemy pod górę. Mogę tak od razu robić, ale patrzcie. Jezu, a to aż trzeba zdjęcia. Wy nie lubicie, jak ja zdjęcia robię, ale ja się fascynuję tymi samochodami, no. No nie, no cholerne trafole, jak ja ich nie lubię. Jest jakiś sposób na to, żeby je wyłączyć. Wy mi pisaliście w komentarzach, że trzeba wejść do jakiegoś wyścigu i potem wyjść z tego wyścigu i coś tam nakombinować i już nie ma tych trafików. Kurde. Trzeba będzie tak zrobić. Zrobię sobie jeszcze zdjątko i zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie, pa pa.